Po raz 14 odbył się memoriał dębickich mistrzów Kazimierza Lipienia, Ryszarda Świerada i Andrzeja Skrzydlewskiego. W zawodach uczestniczyło prawie 50 młodych zawodników, w tym zaproszeni zapaśnicy ze Szwecji. Jak podkreśla Janusz Urbanik, prezes firmy Ventor, który od wielu lat wspiera sport, a szczególnie zapasy, że młodym ludziom trzeba pokazywać tych wielkich zapaśniczych mistrzów, aby chcieli osiągać sukcesy w tej dyscyplinie. Zapasy są ciężkim sportem, trudnym, wymagającym dużej, rzetelnej pracy. Na sukcesy trzeba sobie zapracować przez lata treningu, więc... Ale skoro byli mistrzowie, to i następni też mogą być. Kiedyś też, można powiedzieć, w trudnych warunkach, bo warunki były dużo trudniejsze, aniżeli dysponuje Wisłoka obecną halą i zapleczem sportowym, ale w tych bardzo, można powiedzieć, prymitywnych warunkach wychowali się mistrzowie, więc jeżeli ci młodzi ludzie i takie jakieś talenty wyłapiemy, którzy zapragną, będą mieli ambicje, to wszystko jest na dobrej drodze. Tym razem w zawodach na matach dębickiej hali sportowej KS Wisłoka wzięli udział młodsi zawodnicy. Robiliśmy już starszych, pomyśleliśmy sobie, że budujemy od podstaw nową sekcję. Mamy kilku chłopaków akurat w tym wieku i postanowiliśmy zorganizować zawody w grupie młodzików. Imprezę wsparli oprócz firmy Ventor także Starostwo Powiatowe, Miasto Dębica, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy. Od lat wspieramy tego typu inicjatywę, ponieważ trzeba pamiętać o tych ludziach. Raz o tych właśnie, którzy odeszli, a którzy budowali tą potęgę sportową, ale też i wizerunkową Polski w tamtych czasach, a przede wszystkim Dębicy, bo jednak nie do pomyślenia dzisiaj jest, nie do wyobrażenia, żeby w sporcie takim ważnym i popularnym jak wtedy były zapasy, bo dzisiaj one są trochę na marginesie, ale kiedyś to była naprawdę jedna z najważniejszych dyscyplin olimpijskich w sporcie. I po pierwsze trzeba wspominać tamte czasy, a po drugie dawać szansę młodym, którzy tutaj na macie ćwiczą. Myślę, że jest to promocja dalej naszego miasta Dębica. Cieszymy się akurat w kategorii młodzików. Ten turniej jest rozgrywany, gdzie mamy swoich adeptów tej sztuki zapasów i myślę, że dzisiaj ci nasi dębicianie pokażą, jak się tutaj walczy i pewno liczę na medale naszych młodych adeptów tej sztuki. Piękna impreza, która upamiętnia dorobek sportowy naszych dębickich sportowców. Trzeba przypominać młodzieży, dzieciom o tym, że dębicianie zdobywali takie medale i takie osiągnięcia w sporcie, bo to motywuje do pracy i do startowania w zawodach. Okazuje się, że podopieczni KS Wisłoka, którzy mają na koncie sukcesy w zapasach, realizują powoli swoje sportowe marzenia. Zostałeś mistrzem świata w zapasach. Zmagania młodych zawodników na macie oglądali samorządowcy i byli mistrzowie, którzy osiągali światowe sukcesy w tej dyscyplinie sportowej.